Hej wszystkim, tu Glitchy i tam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wyjątkowo nie jestem sam, ponieważ moim gościem jest... Jedyna w swoim rodzaju parodia sukcesu. Ostatni filmik z parodią przyjęliście dość dobrze, co mnie i parodię mega cieszy, dlatego stwierdziliśmy, że nagramy kolejny filmik w troszkę innym formacie, ale wciąż będzie to nasz filmik. W moich poprzednich filmach pokazałem wam trochę lalek, które były zapomniane albo mega niedocenione. A w tym odcinku chciałbym się skupić tylko i wyłącznie na samych seriach lalek, które przeszły bez większego szumu albo były dość popularne, ale bardzo szybko zostały zapomniane. Mam nadzieję, że ten filmik przyjmiecie tak samo dobrze jak moje poprzednie filmy i już bez zbędnego przedłużania, proszę was tylko o to, że jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to proszę zróbcie to, bo to naprawdę mega motywuje. Zapraszam was też na kanał Parodii, ponieważ to też mega motywuje i prosimy was jeszcze o zostawienie kciuka w górę pod tym filmem i jakiegoś komentarza, bo to zwiększa zasięgi i więcej osób, które są w tematyce kolekcjonowania i w tematyce Monster High, odkryją ten film. A teraz bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Bardzo, ale to bardzo chciałem ten filmik rozpocząć od filmu i od serialek Wampi Gorączka Piątkowej Nocy. Mam do tej serii mega, ale to mega sentyment, głównie dlatego, że pierwsza moja lalka, to była właśnie lalka Frankie z tej serii oraz pierwszy mój film, który obejrzałem, był to właśnie ten film. I wiecie, zauważyłem, że jest Sporo filmów, które miały dość bardziej budżetowe lalki, które były dobrej jakości, miały jakieś szczegóły, ale w porównaniu z innymi filmami i z innymi lalkami, było widać, że budżet był o wiele mniejszy. Tak jest właśnie z tą serią lalek. Lalki mają naprawdę fajne designy, jakościowo też są zrobione bardzo dobrze, ale z jakiegoś powodu nie cieszą się one jakąś wielką popularnością. Dość często widać dużo osób mega psiocia te lalki, i szczerze mogę się tu myśleć, dlaczego tak jest. Lalki te nie są super upiorne, wyróżniają się dość mocno biorąc pod uwagę lalki podstawowe albo z innych filmów, ale wciąż mają w sobie nutkę czegoś upiornego. Tą nutkę stylu Monster High. Mimo tego, że są to lalki w strojach wrotkarskich. Moim zdaniem najlepszy design ma Gulia. Jest po prostu śliczna. Na drugim miejscu dałbym Abby, bo jest mega urocza. Trzecie miejsce to Franki. Nie wiem czemu, po prostu lubię jej buźkę i lubię jej zieloną szminkę. I tak naprawdę myślę, że Laguna, Claudine oraz Operetta też zasługują być na trzecim miejscu, ponieważ są tak samo dobre jak lalka Franki. Jeszcze jednym szczegółem, którym uwielbiam w tej serii, jest to, że Laguna ma tutaj inny odlew rączki. To jest po prostu uroczy. I przez to, że Lalka pokazuje taki gest tą rączką, to widzę dużo charakteru Laguny, mimo tego, że jest to po prostu inny odlew rączki. To wiecie, patrząc na tę lalkę, widzę taką fajną przyjaciółkę, która jak zawsze ci pomoże, jest dla ciebie miła. Naprawdę żałuję, że nie dostaliśmy lalki Draculory, ponieważ w filmie odegrała naprawdę mega ważną rolę. Ale co mogę zrobić. I szczerze, planuję zrobić jej custom, ale z moimi skillami to może być ciężkie. Ale niestety, niestety, chyba się nie dowiemy, dlaczego mate nie zrobiło jej larki. Chciałam Wam pokazać kolejną serię. Między innymi są to Monster High Fitness siary, a tak dokładnie nazywają się Fangastic Fitness. Jest to seria trzech lalek i widać od razu, że to są niesamowite budżetowe, ponieważ pożałowali akcesori niesamowicie. Niestety nasze dziunie nie mają nawet butów. Rozumiecie? Nawet butów. No ale mamy tak lagunę. Laguna no prezentuje się nawet spoko, ma taki bardzo przylizany kok na głowie i mamy do niej matę. Oczywiście zajmuje się jogą. Mamy tutaj też Wenus, Ona ogólnie zajmuje się chyba rozciąganiem z gumami, wiecie, jak to rozciągacie sobie nogi czy na przykład ręce. Tutaj też nie poszaleli, jest taka po prostu wygląda jak Wenus, ale najbardziej podoba mi się z nich wszystkich Katrina. O mój Boże, i ona tutaj zajmuje się hantelkami. Ja po prostu tyle czekałam, żeby po prostu dorwać u siebie te malutkie hantelki. To jest jedna z najsłodszych rzeczy, jaką ostatnio widziałam. Do tego jej makijaż. Jest zupełnie inny i prześliczny, ponieważ jest dość delikatny i ma taką lilakową, piękną pomadkę. Moim zdaniem wygląda najlepiej na tle tej trójki. Kolejna linia lalek też jest związana z filmem, a mówię tutaj o ucieczce ze skalnej czaszki. I zanim przejdziemy do samych lalek, to mam pytanie do Matera. Dlaczego zrobiliście jego lalki? Pójdź, on jest tak cudowny, on jest tak hot, po prostu. A! Kiedy widzę jakieś posty na grupach o Monster High i są tam te lalki, to głównym lalkiem, jakie widzę, jest lalka Frank. Aqui. Ki... I lalka Claudine. To są dwie lalki, które najbardziej się przyjęły. Za to mało kto mówi o Clio, Lagunie i Draculorze, już nie mówiąc o Guli, a naprawdę są urocze. Oczywiście Franki i Claudine mega się wyróżniają na tle pozostałych lalek. Clio wygląda dość inaczej z krótkimi włosami, ale inaczej w dobrą stronę, ponieważ jej to pasuje. Myślę, że lalką, która zasługuje na mega duże nagłośnienie, jest lalka Abiguli. Tak samo lalka Gila, ponieważ jest urocze, jak na Chłopaka. A wiem, że nie każdy lubi lalki chłopaków, ale jest mega uroczy, podoba mi się. Następna seria jest dość ciekawa, tylko według mnie bardzo szybko się skończyła. Bardzo szybko się skończyła, ponieważ nie dostała aż tyle hypu, ile chyba chcieli twórcy, ale między innymi jest to stwórz potwora, czyli kupowało się zestaw bazowy i dokupywało się części do tych lalek. Akurat zestawy bazowe były dość nudne, więc omińmy je sobie. Tam najważniejsze było to, że mieć tłów, żeby założyć głowę i doczepić ręce Ale moje dodatkowe trzy ulubione zestawy Jest to między innymi Trzy oka potworka Ponieważ jest błękitna, ma trzy oczy i różowe włosy No czy słodziej się ją da stworzyć? No się nie da Poza tym ona daje mi trochę vibe mega mocnego Nie wiem dlaczego, ale Drugą potworką jest Pszczółka, tak zwany insekt Ja w ogóle pamiętam jak było jej pełno W Carrefourze, no pełno jej było Połowa dziewczyn u mnie ze szkoły ją miała Ma dość ciekawą twarz Oczywiście w zestawie dostajemy do niej skrzydełka takie błoniaste, przeźroczyste, muchowe okulary i to było fajne, że miała dwukolorowe nogi, ponieważ od pięt tutaj w górę były czarne i dopiero później robiły się żółte. No mega uroczy detal. Trzecią z nich jest kościotrup, co według mnie jest bazą pod całą skielitę. Twórcy chcieli zobaczyć, czy sam koncept lalki się przyjmie wśród dzieciaków, i uważam, że totalnie się udało. Jest to jedna z ciekawszych lalek, za co kocham Matel, ponieważ jako jedyna firma mieli na tyle jaj, żeby wypuścić tak dziwną. I nową koncepcyjnie lalkę. Nie mogło tutaj zabraknąć serii Goose Alive, albo kto woli, upiorki żyją. I ta seria jest mega ostro jechana przez część kolekcjonerów, głównie przez to, że lalki wyglądają dziwacznie i wykonanie nie jest najlepsze. Owszem, jest to fakt, ale za dzieciaka uwielbiałem lalkę Franki z tej serii. Głównie dlatego, że wyglądała dość podobnie do tej swojej pierwotnej wersji basicowej, co mi pasowało, ale jako dzieciak uwielbiałem lalki, które coś robiły. I tak było w przypadku tej serii. Serii. Głównym zamysłem tej serii było to, że dawali nam ponownie lalki w troszkę bardziej okryjonych strojach, troszkę bardziej budżetowych, troszkę gorzej wykonane, ale każda lalka potrafiła coś zrobić. Franki świeciła, Claudine wyła, Spectre również świeciła, ta miała dwie fale, w drugiej fali dostaliśmy lalkę Diusa, Toarei i Robeki. I uważam, że lalka Robeki jest prześliczna i wiem, że nie tylko ja tak myślę, ponieważ jej ceny na eBayu są kosmiczne. Jedyną rzeczą, która troszkę mnie jej irytuje, jest to, że ma bardzo krótkie włosy, ponieważ gdyby miała dłuższe włosy, byłaby idealna, ale naprawdę bardzo lubię jej lalkę. Ogólnie lubię zamiast tej całej serii. Uwielbiam Franki i uwierzcie mi, kiedy zobaczyłem tę gama jako dzieciak, byłem zafascynowany tym, że jej widać czaszkę kiedy świeci i żebra. Tak samo uwielbiałem lalkę, Spektry, ale nie mogłem sobie jej kupić, ponieważ moja mama stwierdziła, że jej nie kupimy. Z jakiegoś powodu moja mama od dzieciaka wpajała we mnie miłość do Franki, więc... Tak. Całkiem dobrze zrobiona jest też lalka Tulare. Mimo tego, że nie jest najlepsza, to też wygląda fajnie i lubię jej miauczenie. Może nie była to najlepsza seria, ale na pewno miała fajny pomysł. Może troszkę gorzej wykonane i nie do końca przemyślany, ale pomysł był naprawdę fajny. Na sam koniec zostawiłam wam jedną z moich najukochańszych serii. Między innymi są to Kwietne Upiorki. No, kocham te babsztyle, są przecudowne. Wykonanie, zrobienie tych strojów, ilość dodatków jest powalająca. Do tego ceny tak samo, szczególnie za Cleo i Ginny Fire. Prawdopodobnie będę musiała wygrać loterię, żeby się ich doczekać u siebie na chacie. Według mnie jest to seria, która dostała o wiele za małych hype, jak na mój gust, ponieważ ludzie jak szybko się na nich rzucili, tak szybko o nich zapomnieli. A cała ta linia zasługuje na wszystko, co najlepsze. Jest tak pięknie dopracowana i stroje, i dodatki i każda z tych lalek ma jakieś takie typowe ogrodowe pierdółki. Jak łopatki, grabki, konewki czy inne kwiatki w doniczkach, co jest przeurocze. W samej serii lalek jest ich szóstka, z czego możemy zobaczyć dwie nowe postacie, między innymi Amanita Nightshade i Jane Bolittle. Kiedy ja zobaczyłam Amanitę za dzieciaka, to o mało się nie posikałam. No ta lalka była tak piękna, no i mi się podobała, dopóki nie zobaczyłam odcinka, bo w odcinku jest taką straszną zołzą, że uznałam, że nie, Basta, idź sobie po prostu. I sobie Amanita. A Jane Bolittle, jako nowo przedstawiona postać, jest totalnym słodziaczkiem. W sumie chyba nie mam żadnych wątków do niej. Co do innych postaci, mamy tutaj również Katrinę, Venus, której nie mogło zabraknąć w tematyce kwiatów, Cleo i Jeanę, które mają najbardziej horrendalne ceny z całej tej serii. Między innymi jak ostatnio próbowałam kupić sobie Jeanę, jej cena na licytacji osiągnęła praktycznie 1100 zł kosmos. I to tyle w tym odcinku. Mega, ad mega wam dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że taki odcinek się wam spodobał. Mam nadzieję, że lubicie duet mój i parodii. Jeśli tak, to koniecznie dajcie kciuka w górę pod tym filmem. Nie zapomnijcie też skomentować tego filmu. Jeśli macie jakieś sugestie na kolejny odcinek, napiszcie to w komentarzu, chętnie poczytam, co tam macie. I mega dziękuję wam za obejrzenie tego filmiku do końca. Zapraszam was na kanał Parodii, link macie w opisie. Równie dziękuję wam za obejrzenie tego filmiku, a tobie, Gli, dziękuję za zaproszenie mnie na kanał. Świetnie się bawiła. Mega dziękuję za obejrzenie jeszcze raz i widzimy się wkrótce. Cześć na razie. Papa. Dajcie mu suba. i do zobaczenia.